Siemanko, z tej strony Kamek i witam Was w kolejnym odcinku regularnej serii, która pojawia się dosyć regularnie co miesiąc. Ale jest, powiedziałem, że będę starał się to dokończyć i zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby do tej pierwszej ligi dojść. No, wiecie o co chodzi w tej serii. Od 10 ligi 0 punktów. Mieliśmy 0 punktów na starcie tej serii, będąc w 10 lidze. Chcemy dojść do ligi pierwszej. Grając, wygrywając jak najwięcej spotkań, oczywiście przegrywając jak najmniej, no i nie wykorzystując do tego żadnych końców, żadnych dodatkowych pointsów. Z katalogu te boosty jak najbardziej są dozwolone, ale tylko te karty, które mamy z meczów, z paczek, które dostajemy właśnie za Division Rivals, tylko to możemy wykorzystywać. Niestety, nasze szczęście, mimo że to już jest koniec FIFA, do FIFA napchane jest mnóstwo właśnie kart specjalnych, to nie możemy trafić nic specjalnego my sami. Tak wygląda mój skład. Ligę nie jest to najlepszy skład, nie gra się tym najlepiej, ale póki co daje radę. Mamy Depaya z przodu, który daje radę, no ale często trafiamy na lepsze składy, takie jak ten z Salahem i Mane, jak widzicie, De Gea w bramce, czy Virgil van Dijk w obronie. To jest ciężka przeprawa, ale w szóstej minucie zaczynamy dosyć dobrze. Mbija na skrzydle, podaje do Muniera, ten zatrzyma akcję, nie, poda do Depaya, Depay do Di Marii, świetna akcja drużynowa i prowadzimy w 7 minucie już 1-0. Minuta 23. Gra akcja na skrzydle przeciwnika. Mendy próbuje tutaj zablokować dośrodkowanie i niestety Patryk 31, stawiam, że to Polak, strzelił bramkę na 1-1. Jeszcze pierwsza połowa, Depay do Muniera, strzał, bramkarz broni. Kolejna akcja w minucie 56. Dosyć fartownie spada piłka pod nogi tutaj jednej z naszych kart specjalnych, ale ten nie trafia w bramkę. Kolejna akcja, 76. minuta, zmęczony Di Maria na lewej nodze, na zielonym, w słupek trafia i niestety nie ma bramki. Jeszcze próba dziś tutaj dobitki Ibrahimowicza, ale to wszystko kończy się tym, że nie strzelamy bramki. Ostatnia akcja, 92. minuta. Ibra odpycha tutaj wszystkich. Świetne zagranie. Mamy piłkę na nodze, strzał. No właśnie, taki jak ten cały mecz. Nic z tego nie wyszło. 1-1, więc mamy remis. No i ten mecz po prostu albo nas cofnie o trochę, albo zostaniemy plus 1 punkt, minus 1 punkt, 0 punktów. Zazwyczaj tak jest za remisy. Oczywiście do Food Champions mamy. No i minus 1 punkt. 795 tych punktów mamy, no i musimy grać kolejne spotkanie. Tak jak mówię, szósta liga nadal, walczymy o awans do piątej, no i mamy akcję przeciwnika w 23 minucie, a tam Coman strzela z główki i mamy 1-0. Przeciwnik ma tą różową kartę Comana, 99 tepa, 90 strzałów, więc ciężko nam było się bronić nawet główką, nawet przeciwko główce, ale 31 minuta, dostajemy piłkę, strzał Depaya i nasz napastnik, który ma strzelać dużo, strzela kolejną bramkę w naszym klubie. 48 minuta, Di Maria do Rabiota, Rabiot do Akuny, Akuna na sztocik, którego trafiliśmy po prostu z paczki i po prostu go mamy jako rezerwowego, strzela bramkę. A my tutaj tracimy w głupi sposób piłkę, no i niestety przeciwnik doprowadza do remisu 2-2, 57 minuta. Ale my nie poddajemy się, wpuściłem Zlatana Ibrahimowicza i wiadomo, że Zlatan potrafi. Akuna, Rabio, Zlatan, Rabio, fajny fake shot, Rabio, strzał, dziwnie, lewa noga po z prawej strony bramki chciał strzelić, okej, najważniejsze, że wpadło, a jeszcze w 90 minucie znowu Ibra, który się przebija, podanie do Akuny, Akuna z pierwszej piłki i mamy 4-2 i to spotkanie jest zwycięskie, jak widzicie, z 16 strzałów do 11 dla mnie i zasłużone chyba zwycięstwo. Jak zwykle zresztą. Czy wygraliście kiedyś niezasłużenie? Raczej nie. 820 punktów i gramy kolejne spotkanie. A w kolejnym spotkaniu czeka już kolejny przeciwnik z kartami naprawdę świetnymi. Co prawda 91 zgrania, ale karty, jak widzicie, wszystkie wyboostowane świetnie. No i może ten boost nie daje zbyt wiele, bo mamy karnego w 20 minucie. Podchodzi Mbija do tego strzału. Bramkarz broni, ale Mbija czy dobije to? No, jakiś taki półobrót. Bramka jest najważniejsza, 1-0. Coman przerzuca do Dembele, Dembele z główki. Powiedzcie mi, jak takie główki mogą wpadać? Nawet mój bramkarz nie zareagował. 47 minuta właśnie. Czy sędzia to przerwie? Nie, sędzia nie przerywa. Prowadzimy akcję dalej. Ładne zgranie. Może dosyć szczęśliwy strzał, ale to była 48 minuta. Już praktycznie 49. I mamy bramkę na 2-1. Ibra jeszcze pod koniec postanowił, że no on skoro z ławki wchodzi, to strzelić musi.
82 minuta, mamy 3-1, a jeszcze w 90 przeciwnik postanowił, że pokładzie się trochę na boisko, dosyć komicznie to wygląda i Depay postanowił, że strzeli między nogami bramkarza i jest 4-1, a przeciwnik w 91 minucie postanowił wyjść z tego spotkania. No w takim momencie już niepotrzebnie było wychodzić, ale cóż. Chciał przeciwnik wyjść, to wyszedł, no i już minął kolejny tydzień, to było w sumie nawet więcej, chyba z 2 tygodnie później dopiero dogrywałem te kolejne spotkania, które dzisiaj przed wami, one były takie dosyć niedawno, chyba z 2-3 dni temu je dogrywałem, więc na świeżo. Pokazałem wam, że w paczkach nic nie było i po prostu przechodzimy do kolejnego spotkania. Świetny skład, zobaczcie na ten skład, już myślałem sobie, oho, to tyle było z mojego nieprzegranego jeszcze żadnego meczu w Division Rivals, bo nie przegrałem. Te porażki, które widzicie, to na początku musiałem nabić, żeby spaść do tej 10 dywizji. A tutaj mamy 2 minutę i bramkę na 1-0. Dla Krokieta zadziałała 10 minuta, podanie do Ben Yedera, no i właśnie te karty specjalne, Ben Yedder i jego strzał 1-1. No, ciężko było przeciwko tym kartom, ale próbowaliśmy, co w naszej mocy. Koko przy piłce, Koko, próba dośrodkowania, tam jest Depay, dobitka praktycznie na pustą bramkę, tam bramkarz był, ale ciężko było w niego trafić, łatwiej było trafić w bramkę niż w niego. No i mamy 2-1. Jeszcze akcja w pierwszej połowie, 34 minuta, Munir próbuje, Munir fake shot, piękne podanie do Di Marii i mamy 3-1. Wychodzimy na dwubramkowe sprowadzenie, a jeszcze w pierwszej połowie próbujemy dalej i Rabio podaje do środka, tutaj spore zamieszanie, podanie do Di Marii. Di Maria spokojnym, płaskim strzałem wykończył to i mamy 4-1. Bramka na 5-1 padła w ten sposób, ale niestety dziś mi się wyłączono nagrywanie. W każdym razie mamy tą bramkę na 5-1 i tak też skończyło się to spotkanie wynikiem 5-1 z tak dobrym składem. Ale stwierdziłem, że mimo że wygrywam, coś mi w tym składzie nie gra. Jesteśmy w takiej lidze, gdzie potrzebuję zmienić skład. I jak widzicie, ten skład zmieniłem. Poszedłem w klasyczne Premier League. Jeżeli stać nas teraz na Aubameyanga, który kosztował mi chyba 24 czy 25 tysięcy, to stwierdziłem, że okej, idziemy w to. Naprawdę warto teraz robić takie składy. Mamy Fabinho, więc ten skład jest o wiele, wiele lepszy. Do tego jeszcze Zaha. Ale nowy skład, a my przegrywamy 1-0. Przeciwnik jeszcze wziął piłkę, chciał szybko zagrać. My na szczęście mamy Aubameyanga i mamy La Croquette, która pozwoliła nam strzelić bramkę na 1-1. Bez tego triku w tej FIFA bym nie dał rady, a podobno w 20 tylko raz będzie można efektywnie zrobić ten trik. Później ta piłka będzie odskakiwała i niestety La Croquette nie przejdziecie nim całego boiska, ponieważ piłka odskoczy wam za daleko. A my stracimy bramkę na 2-2. Wcześniej zdobyliśmy na 2-1 jeszcze w pierwszej połowie. A tutaj niestety tracimy tą bramkę. Na szczęście Zaha, piękne podanie do Freda. Fred strzela na bramkę i mamy 3-2. Kolejne zwycięstwo zbliża się do nas. Fred, znowu zobaczcie ile naszych, a ile przeciwników tutaj. Przeciwnik zaryzykował już w 60 minucie, żeby próbować odzyskać te stracone bramki. A my na pustaka 4-2. Ładnie wypracowana akcja. No i prowadzimy 4-2. 78 minuta. Tak jak mówię, przeciwnika mało było w obronie, więcej w ataku, no ale to pozwalało nam na te zabójcze kontry, które kończyły się w ten sam sposób. 5-2 w 79 minucie. Tu już wiedziałem, że nie przegram, a przeciwnik postanowił jeszcze jedną honorową bramkę strzelić na 3-5. Ładna wymiana tutaj piłkarzy, strzał. No i niestety nasz bramkarz nie broni. Mamy 5-3. No i tak też skończyło się to spotkanie. Monety dostajemy. Dostajemy też zwycięstwo, punkty do klasyfikacji FUT Champions. 910 punktów w 6 lidze. No i kolejne spotkanie. A tutaj mamy Firmino, mamy Hazarda 98, stawiam, że on jakiś niewymienny ten Hazard musi być, albo super fan Hazarda. No i ten Hazard właśnie strzela bramkę na 1-0, dosyć szybko, do tego jeszcze wpuścił Vele, stawiam, że specjalnego, ale mamy 15 minutę, zatrzymujemy się, fiku miku, próbujemy tutaj jakieś podania, jakieś strzały, jakieś dragbacki, gdzieś to musi wychodzić, no i piękną akcją zdobywamy bramkę, wypracowane, tutaj nie było przypadku, mamy 1-1, mamy też drugą połowę, 60 minutę, zagranie do boku, tu jest ten Vela wpuszczony, dośrodkowanie, no i niestety żaden z naszych nie dochodzi do tej piłki, dochodzi za to przeciwnik do tego strzału i mamy 2-1, 60 parę do paru, to słaby był wynik naprawdę i musiałem wprowadzić Ronaldo Nazario, mam go jeszcze na 2 wypożyczone mecze, no i po prostu musiałem z niego skorzystać, żeby z tego meczu jeszcze wyjść, wiedziałem, że przeciwnik ma tego Hazarda, ma dobre karty, więc musiałem z niego skorzystać, no i już po wejściu pierwszy kontakt z piłką i mamy bramkę Ronaldo, a tutaj czekamy na idealne podanie do Ronaldo, jest to podanie, jest strzał i mamy 3-2, dziękujemy bardzo Ronaldo, tylko dzięki niemu wygrałem to spotkanie.
No i dzięki temu nie mamy jeszcze porażki na koncie. Mamy dwa remisy chyba do tej pory, żadnej porażki. To mnie bardzo cieszy. 36 zwycięstw, dwa remisy i żadnej porażki. Tak to na razie wygląda. I kolejny przeciwnik z kolejnym dobrym składem. No w sierpniu, szczerze, nie spodziewam się tego, żeby ktoś po prostu miał słabe karty. Karetka w tle, no niestety przeszkodziła mi w komentarzu tego świetnego spotkania, no bo przegrywamy 1-0, czy na razie świetne, na pewno dla przeciwnika, ale nie dla nas. Zaha, podanie do Sariego, świetnie znalazł Aliego, a Ali strzela, no i mamy remis. Długo nie potrwało to, że przeciwnik prowadził w tym spotkaniu, a 24 minuta to kolejna akcja dla naszych. Aubameyang dostaje piłkę. Co on z nią zrobi? Strzeli po krótkim, świetna, świetna piła, świetny strzał, 2-1. Mamy 80 minutę, więc przez sporą część tego meczu niewiele się działo, a tutaj Walker na skrzydle u przeciwnika, dośrodkowanie, strzał, piłka szczęśliwie niestety spada pod nogi przeciwnika i jest 2-2, a tutaj 86 minuta, przeciwnik dośrodkowuje, główka i nie wierzę w to, co widzę, czyżby pierwsza porażka, 3-2 dla przeciwnika i zrzuciłem wszystkie siły do ataku i to... Czy się opłaciło? Zaraz zobaczycie. Aubameyang, świetna kontrola piłki, strzał i mamy 3-3, więc nie będzie kolejnej porażki. Niestety mamy kolejny remis, no ale plus 3 punkty za to, co i tak wychodzimy na plus na razie z naszych remisów i mamy kolejne spotkanie. A tutaj też świetne karty, sporo totsów, sporo kart powyżej 90 overall, a my nawet jednej nie mamy, która się zbliża do tego overalla. No ale mamy La Croquette i to nam powinno wystarczyć. Teraz podanie do Zahi. Zaha, 1-0. Na szczęście mamy. Podanie znowu do Zachy. Zaha. Piękne podanie do Aubameyanga. Aubameyang przyjmuje lobikiem gnoja. I mamy 2-0. Przeciwnik powiedział, dziękuję bardzo. Takim składem, jeżeli potrafisz mi zrobić takie rzeczy, to ja nie chcę z tobą grać. Zrejczkwitował kolejne punkty dla nas. Dziękujemy bardzo. I przechodzimy do ostatniego spotkania na dzisiaj. I zobaczymy, co z tego ostatniego spotkania wyjdzie. No i jaki przeciwnik będzie miał skład. A tutaj Neymar. To wersji Team of the Season. Mbappe. Świetna obrona brazylijska. Także no, naprawdę sporo tu się działo. Kimpembe jeszcze w tej obronie 92, naprawdę ciężki przeciwnik, a tutaj Fabinho obsłużył Zachę, zobaczymy co zrobi Zaha. Zaha zatrzymał się, poszukał podania, Fabinho strzela, piłka szczęśliwie spada pod nogi Fabinho jeszcze raz i mamy 1-0, a tutaj już 93 minuta, dośrodkowanie, Bailly strzela, 2-0, dziękujemy bardzo, dziękujemy również szóstej lidze, że z nami była, bo teraz mamy już awans do ligi piątej, no i mam nadzieję, że w tej piątej lidze też sobie poradzimy, na razie zobaczymy też jakie w czwartek będą nagrody. Chyba zdążę też przed czwartkiem zagrać jeszcze parę spotkań, więc kto wie, czy uwidziemy się jeszcze przed startem FIFA 20 z tą serią? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. 1004 punkty, to daje nam piątą ligę. Mamy też drugą rangę, którą raczej powinniśmy utrzymać. No i mamy awans. Jesteśmy w połowie serii. Zobaczymy, jak to się skończy. Trzymajcie się, do kolejnego. Na razie.